co za zasrane gówno? Mam tego dosyć, nie? Powoli. Dobra. Pierwszy raz w historii kanału zostawiam kanał babce. Przywał zrobiłeś. Co? No co, zrąbałem. Pod poprzednim filmem rozpętała się mała burza. Bardzo wielu z was pisało mi, że to się zawali. I tak po większych namysłach faktycznie to może się zawalić, ta cała konstrukcja, a głównie przez ten dach. Więc biorę się za rozbieranie. Myślę, że teraz na pewno to będzie solidna konstrukcja. Miało być pięknie, a wyszło jak wyszło. Bardzo wam dziękuję za te wszystkie komentarze, że mnie nie zjechaliście, nie zwyzywaliście, tylko daliście konstruktywną krytykę. Napisaliście mi, co zrobiłem źle, jak powinienem zrobić. Bardzo to doceniam. Zostawiłbym tą konstrukcję najchętniej, gdyby na przykład była źle zrobiona pod jakimś innym względem. Ale że tu jest taki problem, no z tego co pisaliście, że ten dach może się zawalić już po pierwszej zimie. No dobra. No zrobiłem popelinę, bo te łaty. Ale dobra, chwilę, coś sprawdzę. Czy ja się chociaż na tym utrzymam? Na pewno to by pękło? Ale dobra, śnieg waży zdecydowanie więcej. Tu jest właśnie problem o ten zasrany śnieg. Gdyby nie to, że właśnie jest szansa, że spadnie 20-30 cm śniegu, a sprawdzałem sobie, ile śnieg waży, to bym zostawił tą konstrukcję. 10 cm świeżego śniegu na tym dachu to by było około 3 ton. No myślę, że to by mogło 3 ton nie wytrzymać. Przynajmniej możecie się nauczyć na moim błędzie, żeby o wszystkim się dowiedzieć, nie? Jestem tu po to, żeby wam pokazywać, jak nie robić. Na szczęście sytuacja wygląda tak, że rozebranie tego i potem zrobienie tego na nowo zajmie mi jeden dzień, a nie tydzień. Dzień, bo tak naprawdę będą tylko tutaj przeróbki. Człowiek uczy się na błędach i cyk! I jedna mniej. Trzeba kupić ocenę auto, bo zaraz się kończy. Co? A gdzie kod promocyjny na 150 zł? Skończył się? Nie! Lusiu, co jest? Wstawaj! Oh, babciu, śniło mi się, że kod promocyjny na Mubi na 150 zł się skończył. Bo się skończył. Co? Przecież żartuję, Mubi jest sponsorem dzisiejszego odcinka, więc w opisie filmu jest link z rabatem na 150 zł. O, co za ulga. Pamiętaj, Mubi tanio ubezpieczyć lubi. A. Tak. Zdemontowałem również te słupki pomiędzy, bo zastąpię je właśnie tymi słupami i teraz wyrywam z ściany słupy, no których nie będzie tutaj, będą też inaczej ułożone. Mam nadzieję, że kołki będę mógł wykorzystać jeszcze raz. Wziąłem sobie łom, bo było ciężko, ale łomem daję radę. Spróbuję to wystukać. O, tu już jest problem. Kurde, utykają. To mi się bardzo nie podoba. Ajajaj, chyba to nie da rady. Ja się tak łatwo nie poddam. Nie ma opcji, że ja zmarnuję te kołki. Dlaczego to kurde nie chcę ruszyć? Co za gówno? Według moich wyliczeń powinienem każdy słup dawać co 1,3 m. Problem jest tylko taki, że nie wyciągnąłem tych kołków ze słupa, bo nie jestem w stanie, nie chcą wyjść. Jakoś to muszę wykminić, odpowiednio ustawić, żeby wbić się od razu tam, gdzie powinienem. Tu się zaczyna słup. Teraz jak to sobie obliczyć, żeby te zasrane otwory zrobić pod te kołki, żeby to było proste. Kurde, na genialny plan wpadłem. Jak to złapać, aby było dobrze? Jeżeli to nie zadziała, no to będzie mi przykro, no trudno, to będę kombinował. Wyliczę, ile dokładnie i na jakiej wysokości muszą być kołki, a? Więc tak, kurde, 9 i trochę to jest środek. A tutaj? Tu 9,5 to jest środek. Ty, jak to przenieść? Chyba wiem, jak to zrobię. Jezu, obym się nie walnął. 193. 93. No nie widać praktycznie, ale ja będę wiedział. I od krawędzi 5,5 cm. 5,5. To może mieć sens. I teraz 5,5. 5,5. Jezu, jak to zadziała. Ciekawe, czy jestem dobry w tym nanoszeniu. Robimy otwór. Nie mam słuchawek, zaraz po nie pójdę, jak wywiercę otwór. Dobra, idę po słuchawki, bo będziecie mi pisać znowu. Teraz to można wiercić. Teraz nanosimy kolejny otwór i zaraz zobaczymy, co z tego będzie. Ja jestem dobrej myśli. Wiercimy otwór. Mam nadzieję, że wszystko dobrze wyliczone, nie? Ty. Tutaj perfekt na dole. Ja pierniczę. Ja pierdziele. Ale zrąbałem. Bo kołek jest pod kątem. Patrzcie, no widać ewidentnie, że jest pod kątem. Jak ja to policzyłem? Powinienem policzyć tam, gdzie są otwory. Dlaczego zawsze muszę coś zrąbać? Kołek idzie pod kątem, nie wiem, czy tam widać. Tu jest końcówka kołka, a tu jest otwór, wyżej. Zaczynam się irytować, nie? Na takich prostych rzeczach polegam. Najgorsze jest to, że to jest różnica od środka otworu 1,5 cm. No ja nie mogę. No przecież jak ja zrobię otwór 1,5 cm niżej, to się nie będzie trzymać. 2 cm niżej.
muszę zrobić otwór. I zrobię go właśnie też leciutko pod kątem. Jak to też zrobię, to będę musiał upierdzielić tego kołka i w innym miejscu wstawić. Co za wysoko? Nawet mnie nie denerwujcie. Kurwa. Z pół centymetra za wysoko otwór zrobiłem niby. No niech się on zegnie. No nie wierzę w to. Jest. Zagiął się. Ty, jest nadzieja. Jestem w domu. Weszło. Dramat po prostu z tym wszystkim. A dlaczego to nie chce wejść? No kurde, no proszę was. Co to ma być? Idę po obcęgi jeszcze. Jest problem, bo ten kołek się nie chce wbić głębiej. Spróbuję trzymać śrubę, żeby ona się nie wbijała, tylko cały kołek. No kurde, dalej się wbija kołek. Naprawdę zaczyna mnie to drażnić. Co za zasrane gówno. Z tego kołka już śmietnik będzie. Mam tego dosyć, nie? Powoli. Spróbuję po prostu wbić. Kołek się niszczy. Nie, no. Naprawdę, zaczynają mnie nerwy drażnić. Co za zasrany kołek. No i się kręci. Nie, poddaję się. Zostawiam to. Patrzcie, jaki shit. Kołek się tak pozwijał. Coś czujesz, na górze będzie ten sam problem. Nie, no na 200% jestem przekonany, że na górze będzie ta sama sytuacja. Na dole się wyciąga. Nie. To będzie ciężki dzień. Dawaj, kołek wchodzi. Jest chociaż jeden. Jeden słup przykręcony. Teraz przykręcę słup z tej strony. I będę tak sobie leciał. Po kolei, żebym gdzieś się nie porąbał, będę sobie sprawdzał wszystko na bieżąco. Dzisiaj poświęcę sobie cały dzień na to. Będzie taki spokojny dzień. Nie wolno się śpieszyć. Musi to być zrobione dobrze. Bo poprzednim razem, no nie powiem, że nie czułem się pewny, że wszystko robi gitara, a potem wychodziło coraz więcej problemów. Dlatego dzisiaj na spokojnie, żółwim tempem, powolutku, aby zrobić, żeby było dobrze. Ja już sobie ten słupek dociąłem. Pod spód, tak jak w poprzednich przypadkach, daję folię, ponieważ ten słup będzie przymocowany do belki na górze, do tej belki i do belki tam. I on będzie tylko podpierany na ziemi. Są cztery sztywne słupy i ten nie musi być przytegowany. No i nie mam kotw, bo stwierdziłem, że będzie jeszcze więcej tych słupów. Chcę, żeby ta konstrukcja była naprawdę solidna. Koniec z popeliną w tym odcinku. Nie będę obiecywał, bo już za często obiecuję, że nie będzie popeliny, ale jest jak jest. Nie idzie mi to zbyt dobrze zawsze. Dlatego mówię, że w tym odcinku nie będzie popeliny. Tu możecie być pewni. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Trzyma się pięknie. Jest pięknie. Teraz tutaj zrobię słup. Dobra, obym nic nie zrąbał, nie? Tylko tego się najbardziej boję, bo już mam dosyć partolenia tej roboty. Ja chciałem, żeby już w tym tygodniu był garaż skończony. Jezu, jak krzywo. Może być, ja to akceptuję. No, tak jak jest teraz, jest idealnie. Kolejna belka za mną. Mam już tutaj odmierzone, gdzie go mam sobie przytegować. No i go po prostu przytegowuję. Ogólnie przez to, że jest 30 stopni na dworze, idzie mi to bardzo powoli. Chcę być koniecznie w tej koszuleczce. Wiadomo, jest czarna, dlatego jest mi goręcej, spodenki też mam czarne, ale ta koszuleczka mi się podoba. Pamiętajcie, Instagram Hubert Cupak i subskrybować. Jak zawsze trochę krzywo, ale ja niestety prosto nie umiem, nie mam pojęcia dlaczego, ale jest za każdym razem krzywo. Mamy nowy dzień, godzina 13, byłem już odebrać belki. 5-metrowe bele będę musiał sobie przyciąć. A, nie pokazałem wam wczoraj, ale skończyłem, wszystko jest zrobione. Są słupy symetrycznie do siebie, więc powinno być wszystko gitara po 7 słupów. 7 słupów tu, 7 słupów tu. Teraz będzie 7 słupów takich na górę, nad każdym słupem. Potem na to idą łaty dachowe i powiem wam, teraz to będzie tak dowalona konstrukcja, że tego nikt nie ruszy. Belki trzeba tak samo oszlifować, zaimpregnować, no i dociąć. Pod każdą belkę będę sobie mierzył, ile dokładnie muszę dociąć, bo konstrukcja nie ma przekątnych, jest trochę krzywo i ja sobie nie ufam, jeżeli chodzi o robienie tego, dlatego trzeba to dociąć idealnie. Może być tak, że będzie jednak, nie wiem, w jednym miejscu więcej trzeba uciąć, w jednym mniej. Wolę nie ryzykować. Trzeba to wszystko sprawdzić dokładnie. Tutaj. Kur. Piernicze. I nie zdążyłem zobaczyć. Jeszcze raz. Kur. Jeszcze raz. Do 3 razy sztuka. Proszę. Mam pomysł. Użyję ściskacza. Ścisnę sobie tą miarę. Teraz kuźwa nie ruszy. O, jesteś babka.
To mi pomożesz, bo cały czas mi to spada. 3,82. Tak musimy przyciąć belkę. Mianuję cię na mego giermka. 3,88? 3,91. I bardzo dobrze, że nie dociąłem wszystkich na jeden rozmiar. A obróć się chwilę. Państwa, subskrybujcie kanał, wbijajcie na Instagrama i przypnijcie dzwona. Pamiętajcie. A, no i jeszcze like, oczywiście. Nie zapominajcie. Powinieneś mi płacić za żywą reklamę. Masz płacone. Tak? A mówiłam ci, że wczoraj dzwoniłam do starostwa w Warszawie, to pan się pyta, czy jestem obcokrajowcem, bo mam akcent. Akcent? Czy w sensie, że seplenisz? Czy co? Co? Nie seplenie. Seplenie? Znaczy, no nie, no, no to dlaczego akcent? Jaki? Nie wiem. Teraz to mi przykro. No tam babka. No ja tylko zadałem pytanie. Mamy pierwszą belę. Zobaczymy, czy bez pomocy babki dam sobie radę. Wiadomo, z wszystkim trzeba sobie próbować dać radę. Co to dla mnie? Dobra. Co? Poradziłbym sobie sam. To po co ja to przyszłam? Dobra, widzimy się, jak wszystko będzie docięte. Belki już wszystkie docięte. Teraz trzeba je oszlifować i zaimpregnować. Co się okazało? Czyli tak jak myślałem, nie ufałem sobie i nie dociąłem wszystkich na jeden wymiar, bo byłby dramat. Okazało się, że każda belka ma inny wymiar. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. No tak wyszło, no. Na oko nie będzie widać. Krótka przerwa na kanapeczkę. Nie samymi sagłodkami człowiek żyje. Dawaj, Bibi, kaskader. No dobra, masz. Kółeczko. Jak dawno cię nie było na odcinkach. Belki już oszlifowane, zaimpregnowane. Belki będą mocowane na wkręty ciesielskie, dwudziestki, czyli 6 cm będzie w belce niżej, reszta w tej długiej belce, bo te kantówki, które kupiłem właśnie na dach, one są 14x7, więc akurat jeszcze 6 centów będzie łapało w belki niżej, żeby to się trzymało jakoś. Złe te wkręty. A jak to teraz zrobić? Bo teraz, jeżeli się wkręcimy, to się wkręci tylko w tą łatę. Dlaczego nie kazałeś się dłuższych? No bo nie uwzględniłem łaty. Wiesz, tak to by było zajebiście w belkę. Dlaczego nie uwzględniłeś łaty? No nie wiem, bo za dużo mam na głowie i nie uwzględniłem, no. Ja pierniczę, dobra. Jedź do sklepu. Jadę do sklepu po dłuższe wkręty. Kupiłem teraz wkręty ciesielskie 25 cm. To już musi trzymać i to już będzie odpowiednie. Wszystkie kwoty macie zawsze pod koniec odcinka. Tak sobie stwierdziłem, że będę robił przy remoncie garażu, że po każdym odcinku... Mam ci przerwę, ale mógłbyś nie robić tak... Bo potem jak ja to wycinam, to mnie to denerwuje. To nie wycinaj. Zostaw byknięcie i tyle. Pod koniec każdego odcinka macie wydatki z danego odcinka. Ty jak ja to wkręcę? Najpierw wkręć w deskę, potem nałożysz na górę i wtedy dokręcisz. No, jestem ciekaw, jak to sobie poradzi. Ale easy dla tej wkrętareczki. Wchodzi jak złoto. I to już będzie stabilna konstrukcja. Teraz zobaczymy. Się okaże. Dobra, lecimy z kolejną. Tak, żeby na oko wyglądała, jakby była po środku. Zanim wkręcisz, sprawdź odległość między krokwiami. Od krokwi do krokwi. 106,5. No to tu jest 110. A, bo na początku tak robiłem. Nie, to jest git. To ma jak wyglądać. Jak to nie runie, to będzie sukces. Babka, co ci tu runie? Tamte łaty to była tragedia, okej. Okay. Ale to złap razem ze mną. Tak? No dawaj. Aaaa, dobra, już! Ale mi się belka zaczęła wbijać w łapy. Muszę to gówno wyłamać. W sumie wykręcę to. Podam ci tak. O, ciężkie, czemu mi mówiłeś? Ciężkie. To późno. Nigdy tam nie byłem. Na pewno byłeś. Nie. Serio, nigdy? Nie, ty, tam jest okno na końcu. Ja nawet nie wiedziałem, że to jest okno. Pokaż to zobaczyć. Mogę coś, to jakiś garnek. Ty, ciekawe co tam jest. No. Czekaj, coś mam, bo trzeba zgadła. Konstrukcja prawie skończona. Łaty dachowe jeszcze będą tak. W zasadzie te, co mam tutaj. No i już później blachy i w końcu będzie finish. Naprawdę już się nie mogę doczekać, aż ten garaż powstanie, żebym mógł wrócić i robić remont. Nie spodziewałem się, że zajmie mi tak dużo czasu ten garaż. No ale co mam zrobić? Wszystkiego się uczę na bieżąco, więc idzie to bardzo powoli. Tu się okazuje, że czegoś braknie,
coś za krótkie, coś za długie, coś zrąbałem i jakoś to powoli leci. Muszę dociąć sobie jeszcze tutaj łaty pomiędzy tymi belkami. Chcesz, babko, zostać sama na odcinku? Trzeba tutaj zrobić, dociąć tak jak tutaj. Na tych samych wysokościach. Trzymaj cztery wkręty. Zobaczymy, jak ci pójdzie, babka. Zobaczymy, jakiś się budowlaniec. Tak to ciągle gadasz, jak to mi nie idzie. Sprawdzimy. Pierwszy raz w historii kanału zostawiam kanał babce na chwilę. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Ja muszę pójść dokończyć, montować film, a to trzeba zrobić. Zajmie mi to z pół godzinki i zaraz wracam do babki. Zobaczymy, jak sobie poradzi. A jak chcecie, żeby babka częściej sama nagrywała, to napiszcie w komentarzu. Na przykład, chcemy więcej babki. Dobra, proszę państwa, dziś budujemy garaż. Popelina. Fajnie, tylko nie pokazał mi, jak się używa piłę. Trudno. Jakoś to będzie. Uwaga, pierwszy raz będę ciała taką piłą, więc proszę się nie śmiać. Ale krzywo. Ja mam zrobić tak on. Co? Jest prosto? Jest w boczku. No. Bardziej jest w tą stronę. No nieważne. Ale jest w boczku. Co to zrobiłam? Tak? To zrób górną. Ale co, że gdzieś tu zrobić, tak? Na takie same wysokości jak tam. Potem wiem, czy jest taka sama wysokość. Masz, wszystkie narzędzia są. Wystarczy je wykorzystać. Dobra, zmierzę to na oko 120. Tu masz łatę, którą możesz wykorzystać. Czekaj, może zrobię to inaczej. A co, ja mam taką długą łatę wykorzystać? Przytnij sobie. Co? Ja chciałam sobie przyciąć. A czym przycinałaś? No normalnie, maszynką. Ciach. 120. Bibi. Tu musi być łata. A czemu to jest takie krzywe? Tak na skos? No bo tak jest postawiona belka. Niestety mi poradzę, tak jest. Jezu. I to wszystko takie krzywe będzie? Ja pierdzielę. Wysokość już mam. Teraz długość łaty. To będzie 138. Tyle muszę przyciąć. I co dalej? Utnij. Mam tym uciąć? Ja siedziałam was 3 minuty i się zastanawiałam, jak to włączyć. Ciekawe jestem, ile ci zajmie. Tylko nie utnij kabla, bo to przypadek. Jak to działa? No. O, tu jest piła, widzę. No tu jest takie coś, że to powinno być do tego. Chyba, że to jest łato. Ciach, robię tak. Musisz pokazać, tak? Jak ja mam przyciąć łatę. Nie pokazał, sama musiałam do tego dojść. Ale ja nie jestem tobą. Dziwne to. No gdzie to jest włącznik? No, trzymasz rękę na nim. Że to? Tak. Musisz blokadę odblokować. Gdzie jest blokada to? Ja. Na oko? No. Tniemy. Dawaj. To samo będzie szło w dół i cioło? Musisz, no, pchnąć. Ale jeszcze! Jeszcze, bo nie ucięłaś. Jeszcze się nie stało. Teraz nie. Traf to. No nie. Dobra, na oko. Najwyżej opok przetnę. Co się stało? Nie wiem, co się zrobiła. Chyba, to by strzeliło mi w nogę, w rękę strzeliło. Tak? No, dostałam. Niebezpieczne. Mogę to zrobić tak? Tak, ja mam to zrobić, żeby to było prosto. Chodź, najpierw przykręcę, a potem sprawdzę poziom. Chciałabyś mi złapać poziom. Najpierw przykręć, a potem złap poziom. No prawie ci się udało, jeszcze trochę. Dobra, te bity są mocne, bo były już rozwalone. Jezu, moje bity. Powiem wam tak, jeżeli wbijecie 25 tysięcy łapek w górę, to postaram się zrobić odcinek specjalny z babkami. Musimy je do tego jakoś przekonać. Czemu nie działa? Musisz lepiej przycisnąć. No przycisnąłem. No. Co ty robisz? Nie, jak to jest możliwe, że ty nie możesz tego dokręcić? Czemu nie ty... działa. Może jakbym miała dwie ręce, to byłoby łatwiej. No, ale teraz trzeba złapać. Po prostu robiłaś tą lewą ręką, jesteś praworęczna. Teraz mogę użyć dwóch rąk, to będzie easy, tak? To jak ty to przykręciłaś tak blisko ściany? Dobra, sprawdźmy to. Widzisz? A? Jest git. Akceptuję to. Pytanie, czy wysokość taka sama? Na oko, tak. A musi być taka sama? No, tak powiedział Hubert. A co, jakim jest taka sama? No nie wiem, sprawdźmy to. 120 i 3. W chuj wam zrobiłaś. Co? Masz 1,20 m tutaj. No. A patrz, gdzie tu masz 1,20 m. Prawie tak samo, tak? Co? Chociaż tam się zaczyna na 1,20 m, to się kończy na 1,20 m. A, tam pierdzielisz. To jest różnica 10 cm, Bera. Tak? Ile to ma? Dobra, nie no, 5,5. 5 cm za nisko zrobiłaś.
No nie. A są takie same łaty? Tak, one są te same wysokości. Zobaczymy, co Hubert powie, jak przyjdzie. Hubert nie musi tego sprawdzać. Jest dobrze. Zobaczymy, koło poszło lepiej. Mi. Hubert oceni. Myślę, że... Tylko dłużej mi zajęło ogarnianie maszynki, bo mi nie pomagał. Proszę Państwa, kolejny dzień. Wczoraj nie wróciłem robić konstrukcji, no bo... Zbyt długo mi zeszło siedzenie przy kąpie. Musiałem pozałatwiać jeszcze parę rzeczy, ale to nieważne. Trzeba sprawdzić, co dziewczyny tutaj wyczyniły. Czy jest to przykręcone dobrze, czy nie. No, tak średnio bym powiedział. Powinno być takie centymetr wyżej z tej strony. Dobra, akceptuję to, żeby nie było. Jest okej, no, w oczku jest. Więc niech będzie. Też powinno być leciutko w górę. Jest to okej. Trzyma się, wkręcone jest to dobrze. Czekaj, chociaż jest... Wysokość się zgadza. Tu jest 22, a tam ile było? 21. No dobra, ta łata jest centymetr za wysoko, ale no dobra, niech będzie. Akceptuję to, nie będzie tego widać, ale między jedną a drugą było 120 centymetrów wysokości. Kurwa. 115? Czy ja coś źle pamiętam? 115, no nie, dobra, idę sprawdzić tam. 121. No nie, no tutaj to już... Walnąć się aż o 6 centymetrów. Nie, no dobra, przekręcam to. Babka zrąbała, no. Trudno. A tak babka mówiła, że to takie easy w ogóle. No, widzisz babka? Już zobaczyłaś, jak to wygląda. Trzeba to niestety rozkręcić i przekręcić wyżej, bo no 6 cm niżej to dosyć spora różnica. Tak nie może być. Rozkręcamy to i trzeba to przenieść 6 centów wyżej, czyli dosłownie o grubość łaty. Jak ona to kuźwa zrobiła? No dosłownie. Kończy się łata na wysokości, na której powinna się zaczynać. Dobra. Pomyłki się zdarzają, ale babce? Czyli musi się zaczynać na tej wysokości. W sumie ciach. No i w sumie po sprawie. Dobra, szybka akcja była. Dzisiaj muszę zrobić łaty dachowe, żeby móc do nich przykręcić blachy. I co najważniejsze, przez to, że całą konstrukcję zrąbałem, bo nie zrobiłem przekątnych, nie zrobiłem nic, zrobiłem tak, jakbym uważał. I z tego, jak chciałem belki, to jest wszystko w innych wymiarach. Muszę sobie też wyliczyć, w jakich odległościach powinienem kłaść te łaty, żeby było dobrze. Więc biorę się za robotę. O, wiecie co? Mam do Was pytanie. Bo robię ten garaż, nie? Robię go sam i staram się go zrobić tanio. Ale, żeby mieć takie porównanie do tego, ile kosztują garaże, chciałbym, żeby każdy, kto stawiał sobie garaż, czy stawiał garaż sam, czy kupował gotowy garaż, czy stawiała mu jakaś ekipa, proszę Cię, abyś napisał w komentarzu, ile dałeś za swój garaż i ile ma metrów. Żebym miał takie porównanie, czy ja zrobiłem to tanio, czy zrobiłem to w normalnej cenie. Będzie fajne wtedy porównanie i Wy będziecie mogli sobie sprawdzić komentarze, ile mniej więcej każdy wydał na garaż. I przy okazji ja będę mógł zrobić takie porównanie w końcowym filmie, ile mniej więcej Wy wydawaliście na swoje garaże w danym metrażu, a ile wydałem ja na zrobienie garażu. Więc byłoby zarąbiście, gdybyście w komentarzach właśnie napisali, ile daliście za swój garaż i ile ma metrów. Mnie to bardzo ciekawi, więc będę wdzięczny. Napisz. Najpierw muszę zmierzyć wszystkie, cały ten dach. Ile on dokładnie ma? Cała konstrukcja ma 3,93,5. 3,83. Tam jest 3,93, tu 3,83. Jak mi to aż tak spierdzieliło? 10 centymetrów. A ty, jak to teraz zrobić, żeby to było równe? 10 cm mi spierdziela dach. Dramat. Jak to teraz zrobić, aby to było w miarę prosto później przykręcać? 10 cm to wciul. Ja pierdzie, dlaczego ja muszę wszystko zawsze zrąbać? Teraz będzie przez to więcej problemów. Pamiętajcie, nie róbcie tak jak ja. Uczcie się na moich błędach. Widzicie, teraz będę musiał, przez to, że nie złapałem sobie przekątnych, będę musiał kminić, jak to zrobić, aby było dobrze. Najważniejsze jest złapać pierwszą łatę. Potem już będzie pikuś. Chyba, że zacznę od początku łapać. Tam jest równo. Nie, no nie wiem. Chyba zacznę od tej strony i będę szedł do góry. Tylko muszę sobie policzyć, co ile muszę dawać łatę. Łaty będę kładł na płasko. Tylko sprawdzę sobie, czy taka łata na pewno da radę. Ani drgnie. Kładziemy na płasko. Ale teraz jeszcze pytanie. Czy mi tutaj wejdzie podrynne? Wejdzie idealnie podrynne. Ją można leciutko podnieść. Wyliczone wszystko na styk. Rynnę mogę podnieść. Wsunąć, a później wsunąć blachę. Jakoś to będzie. Jesteśmy prawie w domu. Chyba mam pomysł, jak to rozwiązać. Każda łata będzie wystawała 10 cm i na tym będzie się kończył daszek. Żeby, wiecie, jak tutaj będzie blacha, żeby woda mi nie leciała do środka, do garażu. Trzeba zrobić taki właśnie, można powiedzieć, daszek. 10 centów, a może mniej? Albo nie, 10 będzie... Kurde, teraz znowu dylemat. Żebym nie zrąbał 5 czy 10 centymetrów.
Dobra, niech będzie 10. Kurde, oby mnie zrąbał. Pierdziele. Ja powinienem już siedzieć w środku, na remoncie, a nie siedzę sobie tutaj i walczę ze garażem. Szczerze mówiąc, myślałem, że mi to zajmie max 2 tygodnie z wylewką. A to już się szykuje, to jest 3. tydzień. To jest porażka. A jeszcze blachy muszę. Jak coś czuję, że jeszcze z blachami będę się bawił. Takie życie. Teraz kolejna łata, ją będzie trzeba dociąć. Idę po piłę. Będę przycinał te łaty i one będą do siebie dolegać. I jakoś je będę łączył. Mamy machinę, tym będzie najprościej ciąć. I to będzie pierwsza łata. Mam nadzieję, że wszystko zrobię dobrze. Łaty przykręcam na torksy setki, jakby co. Myślę, że będzie w porządku. Muszę teraz tamtą łatę ponaciągać, bo z tego co widzę, ona jest wykrzywiona. Więc teoretycznie jest to dobrze, ale koniec łaty się wykręca i trzeba ją naprostować. Zaraz sprawdzimy sobie, czy ja to w ogóle dobrze zrobiłem. Jest prosto. Teraz wezmę sznurek i sprawdzę, czy na pewno. Aż wam to muszę pokazać. Jeżeli chodzi o sznurek, dałem tak, żeby właśnie nachodził na belkę i tam tak samo. Ale patrzcie na to. Nie dość, że sznurek jest obok, tak jak widzicie, to jeszcze całe pływają, nie wiem, czy to będzie widać. Ja pierniczę. Nie dość, że tak jest krzywo, to jeszcze wysokościowo jest krzywo. I to jak widzę, gdzie nie, gdzie dosyć bardzo. Widzimy się, jak to naprawię. Muszę wyrównać. Nie wiem, jakim cudem to w ten sposób wyszło. Ale dobra, zaraz się widzimy. Proszę Państwa, naprostowanie tego było mega proste, bo w zasadzie zostawiłem same końce przykręcone, podkręcałem tylko wkręty z reszty łat, przesunąłem do siebie i jest już gitara. Teraz jest równa. Jak się popatrzy, to jest perfekt, równiutka. Bardzo dobrze zrobiłem, rozkładając ten sznureczek, bo by było popelina. Będę tak robił na każdych łatach, bo po prostu łaty są krzywe, powykręcane, jak to łaty, i muszę je prostować. Ale co się jeszcze okazało? To, że tutaj wszędzie jest równiutko, idealnie się dotyka, jest perfekt, jeżeli chodzi o sznurek, ale tutaj zaczynają być, kurde, prawie palec. Jak ja to zrobiłem? Nie mam pojęcia, ale wziąłem sobie specjalnie podkładki, no bo trzeba to też wyrównać, żeby dach mi nie pływał. I jeszcze z poziomowania podłogi, zaraz wam pokażę, jak to działa. Mamy już wkręcone te łaty. Je lekko wykręcamy do wysokości, do której będzie trzeba podnieść łatę. Prościzna ogólnie, tak wam powiem. Czy taka podkładka będzie git? No będzie w sam raz. Mam centymetrową podkładkę, mam łom, czy tam breszkę. Podważamy łatę sobie. Wsadzam podkładkę pod łatę. I teraz jest petarda na tej wysokości. Tak, ta wysokość już będzie zadowalająca. Wkręcam i sprawa załatwiona. Jedna, jeszcze muszę tu i tam. Tu robimy to samo, bo też brakuje. Daję sobie podkładkę, cyk. No i skręcam to. Żadna filozofia. I teraz będzie tak, jak być powinno. Jedną łatę mamy wypoziomowaną. Sznurek ściągam. Łaty będę dawał co 70 cm. Myślę, że to będzie wystarczająca odległość. Proszę Państwa, zrobimy lekki test. Mam blachę o grubości 0,5 mm, 0,5, stara blacha. Jeżeli chodzi o profil, to jest trapez T14. Tak, to jest T14. I trzeba to sprawdzić. Bo nie wiem w sumie, co ile dokładnie dawać sobie łaty. Trzeba sprawdzić, czy to będzie odporne na śnieg. Dlatego stanę na tej blaszce. Patrzcie, jak można fajnie przetestować, czy blacha wytrzyma, czy nie wytrzyma. Mamy dwie belki. Sprawdzimy najpierw na odległości 50 cm. 50 cm przerwy. Ustawiamy blachę, tutaj tak samo 50 cm, dam sobie belę, ona waży sama z 10 kg i stanę na tym. Jeżeli ta stara blacha się wygnie, to znaczy, że muszę zmniejszyć odległość. No, w sumie... Ty, zajebiście. Ej, i nawet ani drgnie, solidne. Dobra, okej, zwiększamy. 50 cm wytrzymuje lajtowo. Sprawdźmy 65 cm. Ja ważę prawie 90 kg, w ciuchach 90. No jestem ciekaw, czy blacha da radę. To będzie taki prowizoryczny test, czy blacha się ugnie pod... wiadomo, to nie jest też przykręcone, więc teoretycznie będzie słabsze. Ale mamy tutaj, blacha się opiera na takim kawałku i tutaj pomiędzy jest przerwa 65 cm. W ten sposób sobie sprawdzę, czy blacha utrzyma około 100 kg na takiej małej powierzchni. Zobaczymy, czy się załamie. Jeżeli będzie cała, no to robię co 70 cm. Ja ważę 90, plus belka waży ponad dychę. Dobra. Lajtowo. A jeszcze coś sprawdzę. Kolejna dycha. Czy to teraz wytrzyma, jak ja na tym stanę? Obym nie poleciał.
Chwieje się. Sztywne. Ani drgnie. Zajebiście. Robimy co 70 cm. Tu jest spokojnie raz, dwa, trzy, cztery. Z 50 kilo plus ja 9 dych. I to się trzyma na samych końcówkach i blacha ani drgnie na takiej powierzchni. Robimy tak. Jeszcze nie mam zamówionych blach pod garaż. Dalej szukam. Nie jest to proste znaleźć w fajnej cenie. Staram się znaleźć po rozbiórce, żeby było taniej. Ale kurczę, powiem wam, to nie jest takie proste. Ale taki profil będzie blachy. Więc zajebiście. Robimy łaty co 70 cm. Gdybyście nie byli pewni, możecie zrobić taki teścik. Wiadomo, trzeba położyć, tak jak ja położyłem belkę po całej długości blachy, bo jakbym stanął stopą punktowo, mogłaby się wgiąć. To nie jest wtedy wiarygodny test. Śnieg jest po całej szerokości, więc te kilogramy są rozłożone na całej blasze, a tutaj jakbym stanął stopą, to by było punktowo. Myślę, że wtedy blacha by się poddała i by się wygięła. Więc łaty chyba co 70 cm, tylko muszę wyliczyć, czy jak będę dawał co 70 cm, czy będzie git. Jest tak, długość 3,93, tak? 3,93, a tam 3,83. To zrobimy pod 3,83 i tam będzie dodatkowa jedna łata. Jak to zrobić, aby było dobrze? 383 cm. Szpary by były 70 cm, czyli 383 minus 35 cm łaty, grubość łat. Zawsze trzeba odejmować między szparami grubość łat, pamiętajcie. Ogólnie grubość czegokolwiek. Jeżeli robicie sobie jakieś odległości, tak jak słupki ja tutaj stawiałem, to żeby policzyć dobrze, żeby było co tam samą odległość, trzeba zawsze też odliczyć grubość słupów i dopiero wtedy nam wychodzą pomiary. Jeżeli dobrze to tłumaczę, chyba rozumiecie. Czyli każdą łatę teraz robię co 69,5 cm. I wtedy będzie wszystko symetrycznie, wszystko równiutko. Pierdziele, obym nic nie zrąbał. Już mam dosyć tego garażu. Będzie mi się śnił po nocach. Jeszcze częściej niż wylewka. Chociaż wylewka też się zalicza do garażu. Naprawdę, nie spodziewałem się, że mi to tak długo zajmie. Nie spodziewałem się w ogóle, że będzie tak ciężko zrobić. Powiem wam tak, to jest moja pierwsza konstrukcja w życiu. Pierwszy raz w życiu robię garaż. Jak w zasadzie większość rzeczy na budowie i większość rzeczy związane z budowlanką robię pierwszy raz. Wiadomo, na początku popełni się błędy. W tej serii zrobienia garażu popełniłem już tyle błędów, że masakra. Ale uczę się dzięki temu. Zleciłbym to firmie, okej, firma by mi postawiła garaż i co? Miałbym fajny garaż. Ale nie czułbym kompletnie satysfakcji z tego, że wydałem po pierwsze z dwa albo trzy razy więcej pieniędzy na ten garaż i nie zrobiłem go sam. Byłby pewnie piękniejszy niż mój, ale tu będę dumny z tego, że zrobiłem to sam. Wolę, żeby był brzydszy i tańszy, ale żebym zrobił go sam. Denerwuję się przy tym, jak nie wiem, przy robieniu tego garażu. Nerwów jest mnóstwo, ale będzie ta satysfakcja z tego, że zrobiłem to sam i to jest dla mnie najważniejsze. Tak jak zresztą z remontem. Robimy. Powiem wam tak, robienie rzeczy samemu jest naprawdę zajebiste. A zwłaszcza jest zajebiste, jak się umie to robić, to wtedy fajnie. Ja na przykład lubię zrobić coś z niczego. Widzicie, na początku były same belki, były deski, nie było nic. A teraz fajnie to wygląda. Za niedługo dojdą jeszcze blachy i to naprawdę będzie... Ja będę z tego dumny, nie? Nieważne, co napiszecie, zrobiłem źle, nie zrobiłem źle, wy byście zrobili lepiej, czy tam ktoś by zrobił lepiej. Rozumiem, fajnie, ale ja nie jestem profesjonalistą. Tak jak mówię, robię to wszystko, staram się zrobić i pokazać, że da się tanio. Uczę się tak naprawdę przy remoncie multum rzeczy. Wszystkiego, to w sumie cały remont robię. Wszystko staram się zrobić sam i dzięki temu nabieram doświadczenia. A to jest chyba w tym wszystkim najlepsze. Wiecie, co to za problem? Zarobić sobie sianko i opłacić kogoś. Pomyślcie sobie, jak ja już go sobie skończę, siądę sobie w nim. I siądę i sobie pomyślę, kurde, zrobiłem coś zajebistego. A jakbym kupił, to bym tak nie powiedział. Bo to bym co, bym usiadł w moim garażu zrobionym przez ekipę i bym powiedział, kurde, ale ta ekipa zrobiła mi garaż. I co tu w tym fajnego? Nic, bo zabuliłem za ekipę i w ogóle. A tak, to będzie zajebiście. Zrobię sam i będzie gitara. Dobra, łata przykręcona. Teraz przekręcę sznurek i zobaczymy, czy jest prościutka. Proszę państwa, jest zajebiście. Jest równiutko, już wam pokazuję, kurde. Jest równiutko, żyłka jest tak jak być powinna na łacie, mniej więcej tej samej odległości. Tylko wiadomo, trzeba popodnosić, tak jak tam, wyrównać do tego poziomu, bo tu jest kurde krzywo. Nie wiem jakim cudem to się wydarzyło, ale każde łaty, te pierwsze raz, dwa, trzy, muszę poziomować, jeżeli chodzi o wysokość, bo naprawdę spierdziela, tak jak tutaj, 2 cm. Czyżby te belki były krzywe? No nie sprawdzałem w zasadzie, ale no, jest za duża różnica. Coś jest nie tak. Ja nie sprawdzałem poziomu tych belek, czy są perfekt, czy nie, czy one pływają. Nie wiem,
Okej, poziomuję i lecę z kolejnymi łatami. Proszę Państwa, jest zajebiście. Zrobiłem właśnie dach, wszystko pięknie zrobione. Wszędzie wystaje tu 10 cm, z drugiej strony to samo. Tu się łata kończy idealnie na końcu, tu się kończy tutaj. Ale dzięki temu, że tak zrobiłem, nie będę miał problemów z wkręcaniem blach. Bo teraz są wszędzie równe odstępy. Jakbym się dostosował pod tą stronę, a nie pod tamtą, to ostatnia łata by była krzywa całkowicie. Nie chciałem, żeby tak było. No po prostu ostatnia łata jest tak. Czy jest tragedia? No nie. Do ściany brakuje około 10 cm. Być może dołożę jeszcze jedną łatę, właśnie tutaj, żeby przykręcić. Albo żeby się opierała chociaż blacha. Tu pewnie też będzie problem, żeby wyrównać te blachy. Ze względu na to, że nie złapałem przekątnych. Jeszcze nie wiem, jak to zrobię z blachami, bo jeżeli dam blachę na równo z łatą, z końcem łaty, no to wtedy mam tutaj wszędzie prosto, aż do samego końca. To jest już zrobione tak, że jakbym tak położył blachę, to nie będę miał żadnego problemu. Nie wiem, dobra. Zobaczę, czy będę miał problemy przy kładzeniu blach, nie? To wtedy będzie wszystko wiadome. Jedyne, co jeszcze muszę zrobić, bo tego jeszcze nie zrobiłem, rozciągać sznurki na pozostałych łatach, tak jak tutaj, i dawać podkładki tam, gdzie trzeba. Niestety, ale te belki pomierzyłem sobie. Niektóre mają 13,5 cm wysokości, inne mają 14. Miały być belki 14 na 7, dostałem złe wymiary. A, jak tutaj to zrobić? Tu muszę pozłączać. Czy może zostawić to? Są tutaj te łączenia. W sumie to się trzyma. Czy dawać tutaj coś? No przydałoby się. Może po prostu tak złączyć. Chyba tak zrobię. Żeby to nie było taka popelina, to będzie w zasadzie prościzna. Tak mi się przynajmniej wydaje, zawsze tak jest. Specjalnie sobie wziąłem ścisk stolarski, żeby się nie męczyć z tym wszystkim. I myślę, że to kurde będzie zacne rozwiązanie ze ściskiem stolarskim. Po dwa wkręty na jedną belkę. Cyk. Tu puszczamy. No i mamy. I teraz to się kurde tak trzyma, że ja pierniczę. Wygląda to brzydziej. I to tak nawet bardzo. Ale no tak musi być. Muszę tak zrobić wszędzie. Więc zaraz się widzimy. Słuchajcie, konstrukcja dobiegła końca. Przynajmniej tak mi się wydaje. Wszędzie podawałem podkładeczki, tam gdzie trzeba. Konstrukcja skończona, nie spodziewałem się, że tak długo to zajmie. Jestem trochę zły na siebie, że tak długo mi to zajęło. Myślałem, że się uporam w 2 dni z przerobieniem tej konstrukcji i zmontowaniem tego wszystkiego, ale jak widać, wszystko trwa, przynajmniej u mnie. Dużo zmian, dużo pomysłów, dużo myśleń, co zrobić, jak zrobić. Trochę mnie przerasta zrobienie garażu. Kolejny dzień, piątek, zostały przywiezione deski. Na moim Instagramie zrobiłem króciutką ankietę, bo zacząłem się zastanawiać. Bardzo wielu z Was pisało mi, żebym dawał deski. Jedni, żeby blachy dać na garaż, inni jeszcze jakieś inne patenty. Mnóstwo propozycji. I stwierdziłem, że zrobię ankietę na Instagramie, gdzie zapytałem Was, co Wy byście wybrali. Czy byście dali na garaż blachy, czy byście dali na garaż dechy. 60% z Was wybrało dechy. Stwierdziłem, pojechałem, kupiłem deski elewacyjne, kupiłem impregnat. Zaraz jeszcze jadę po blachy na dach, no bo blach zostaje blaszany tak jak był. Trzeba tak jak ostatnio zrobić podpory, abym mógł sobie rozłożyć te deski i je pomalować. Na co wpadliśmy z babką? Te łaty zostają usunięte i będą od razu deski przykręcane od strony zewnętrznej do belek. Więc łatę, która jest na samym dole, podniosę, przykręcę wyżej, żeby robiła jako podpora. Zrobiliśmy 2 rzędy. Na tej wysokości i na tej wysokości będą dechy malowane. Tak samo są 2 rzędy rur, żeby to jak największa ilość dech się zmieściła. A ja aktualnie jadę po blachy. Babka będzie tutaj radziła sobie sama z malowaniem. Deski elewacyjne już są impregnowane na taki kolorek. Kurczę, myślę, że będzie ładnie. Dziewczyny działają. Tutaj są 2 warstwy, bo nie ma gdzie tego robić. Teraz rozłożyliśmy jeszcze tutaj. Dziewczyny lecą tutaj kolejne dechy, bo jeszcze trochę ich zostało. I tak naprawdę to zobaczycie dopiero w przyszłym tygodniu. Blachy też już przywiozłem, ale blachy są z demontażu. Naprawdę będzie zajebiście. Tyle Wam mogę powiedzieć. Efekt końcowy zobaczycie już w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Elo.